jaki biały wokół świat. Taki dzień nam z nieba spadł. Znów się zaczynają święta, kiedyś za 20 lat usiądziemy znowu tak. Świat się zmieni, ale ja będę to pamiętał. Gdy choinka jest, żadnych smutków, tylko wszędzie śnieg. Żadnych smutków, tylko wszędzie śnieg. Gdy Wigilia jest, gdy choinka jest, żadnych smutków, tylko wszędzie śnieg. Żadnych smutków, tylko wszędzie śnieg. Zobacz, synku, to Mikołaj, ma pocztówek cały stos. Zaraz wejdzie tu przez komin, spełni pięknych życzeń moc. Podarunków da nam 100, bo ta noc nadeszła znów. Noc radości wigilijnej i spełnienia snów. Gdy Wigilia jest, gdy choinka jest, żadnych smutków, tylko wszędzie śnieg. Żadnych smutków, tylko wszędzie śnieg. Gdy Wigilia jest, gdy choinka jest, żadnych smutków, tylko wszędzie śnieg. Żadnych smutków, tylko wszędzie śnieg. Szanowni Państwo, minęła godzina 16, tak jak byli Państwo zaproszeni. W międzyczasie będziemy serdecznie witać następne przychodzące do nas osoby. A ja chciałabym oddać w tym momencie, zanim zaczniemy, mikrofon dwóm głównym organizatorkom dzisiejszego dnia i pomysłodawczyniom, Kamili Wypych i Ewelinie Krykwińskiej. Witam Państwa serdecznie. Zgromadziliśmy się tutaj z jednego powodu. Wydaje mi się najważniejszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mieliśmy no taką małą wizję swoją, aby spędzić te święta, zrobić ich przedsmak wszystkim mieszkańcom naszego Drawna, którzy mają tylko ochotę spędzić chwilę razem wśród ludzi, porozmawiać, wspólnie poświętować. Mamy nadzieję, że będą to dla Państwa miłe chwile, niezapomniane i że wspólnie będziemy świętować ten dzień, to święto. I życzę Państwu wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i oby przyszły rok był rokiem obfitym w plony. Wszystkiego dobrego. W związku z tym, że niestety obowiązki naszych proboszczów sprawiły, że żaden z nich nie mógł wziąć dzisiaj udziału w tej Wigilii, będziemy musieli z pomocą Tomka Buchańczyka sobie poradzić i zaczniemy może od kolędy wśród nocnej ciszy. Poprosimy wszystkich o powstanie może? Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajni betlejemskiej jako bezbronne dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. W intencji rodziny przyjaciół żywych i umarłych, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dopuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Bardzo
bardzo proszę, podzielmy się wspólnie opłatkiem, życzmy sobie życzenia i po tym wszystkim jeszcze odmówimy modlitwę przed posiłkiem i zapraszam do degustacji dzisiejszej wieczerzy. A ja w międzyczasie powitam naszych gości, w tym pana burmistrza Andrzeja Chmielskiego z małżonką i państwa radnych Małgorzaty i Bogdana Buchajczyków. No i jest z nami pani sekretarz Mariola Kowalewska, pani dyrektor Domu Kultury Anna Chimcza również. Zapraszamy wszystkich do dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, dzieciątko piastuje, i Józef stary, i Józef stary, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chociaż wstajęce Panna syna rodzi, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Ten posiłek oraz tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się chlebem i miłością i tymi, którzy tego nie mają, przez Chrystusa Pana naszego. Życzymy smacznego. Ciepłym blaskiem druga do ciebie jakby twoje tęsknoty odnadło. A za ściany słychać śpiewanie, a za ścianą głos się rozchodzi, że z dzieciątkiem w lichej stajęcej dla ciebie nadzieja się rodzi. Jeszcze trzeba sianko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie. Ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzieli się życie. Bacze skrwawione ramiona, nie było miejsca.
stolę najdroższą. Światło zagładę ocalić. Lisy mają swoje jamy, a ptaki swoje gniazdeczka. Dla ciebie brakło wody, tyś musiał szukać żubeczka. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez pięków katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie, nie jednej człowieczej duszy. Jaka? No, będę. Dobrze, proszę bardzo. Mikołaj, Mikołaj, jedź samochodem, bo cię chory kamerki, to my znam pogodę. Hu hu ha, la la la, co to za Mikołaj? Hu hu ha, la la la, co to za Mikołaj? Mikołaj, Mikołaj, nas mają bez ligów. Na pewno bierze dzieciom bagażniku. Hu hu ha, la la la, co to za Mikołaj? Uchucha, la la la, co to za Mikołaj? Wspaniale! Brawo! Pięknie! Pasterze grają dzieciom tę chusteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Fajnie! Głośno, głośno. Mikołaju! Mikołaju! Głośno, głośno. Mikołaju! 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 Ja proponuję, że te dzieci, które by chciały dostać prezenty, zapraszam do wspólnej zabawy. Wszyscy łapiemy się za rączki, robimy duże kółeczko, śnieżynka mi tu pomaga. Słuchamy? Słuchamy. Powiesz nam jakiś wierszy? A może piosenkę zaśpiewasz? To wiersz. Co? 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 Mikołajka? Super, brawa za Zosi. Wszystkie dzieci mówią brawo. Kolejna Maruszki, jak masz na imię? Boi się. Proszę się, że podam na prezencie. Które małe dziecko jeszcze nie ma prezentu? Proszę. Jak masz na imię? Ola. Ola nam powie wiersze czy zaśpiewa? Brawo, wszyscy brawo bijemy. Kto następny? Halo, jak masz na imię? Paulinka. Paulinka powie nam wierszy? Słuchaj,
siostra, no to sobie trafia. Mamy też prezent dalej w sali. Chcę powiedzieć pierwszy? Dziękujemy Aleksowi. Proszę prezencik. Nie, a później do pokoju. Brawo, brawo, brawo. Kto następny? O, tutaj mamy malutką dziecię, pewnie nie powie nawet jak ma na imię, ale prezent dostanie. Milka, proszę Milka, prezent od Mikołaja. Mamy jeszcze malutkie dzieci, które nie dostały prezentu? Proszę, jak ma na imię? Powiesz nam jak imię? Zaśpiewasz coś? Nie? Bardzo coś prezent? Pewnie tak. Proszę. Proszę. Brawa, prezent się należy. Teraz będą reszty, to będą usłyszymy. Mamy następną. Thank you.